Potem widzenie Bóg. Można odnotować, że te widzenia są związane z okresem liturgicznym czy ze świętami, na przykład widzenie człowieczeństwa Jezusa na święto świętego Pawła, a widzenie bóstwa w święto świętego Piotra. Fragmenty, które dziś wysłuchamy, pochodzą z 37 i 38 rozdziału Księgi Mojego Życia i są relacją, żywym reportażem Teresy ze spotkań z Jezusem. Teresa przechodzi wówczas tzw. okres narzeczeństwa duchowego, okres dojrzewania do bycia matką przyszłej rodziny karmelitańskiej i matką tych wszystkich, którzy pragną żyć ducha Karmelu, którzy pragną prowadzić na serio życie duchowe. Czas, kiedy przygotowuje się do powiedzenia Jezusowi swojego ostatecznego tak. W tym okresie doświadcza wielu mistycznych fenomenów, które są potwierdzeniem szczególnej drogi. Ta droga jest w jakiś sposób uprzywilejowana, ale jest przede wszystkim dowodem na to, że była ona dziś słaba i wobec niej Pan odwołał się aż do takich środków, aby ją przekonać do siebie. Piękny Jezus. To, co odbiera Teresa w swoich spotkaniach z Jezusem, jest Jego niewymowne piękno. A dzięki temu widzeniu w końcu, po wielu latach zmagań ze sobą, mogła z wolnością odnosić się do spotykanych mężczyzn, kontaktów spowiedników. Może to brzmi trochę dziwnie, a nawet szokująco, ale jej słowa są jednoznaczne. Potem, gdy ujrzałam wielkie piękno Pana, nie widziałam nikogo, kto w porównaniu z nim wydałby mi się interesujący albo czymś bym ujął. Albowiem, gdy na chwilę skryję oczy moje uwagi na ten obraz, którego doświadczam w mojej duszy, pozostaje stanem co do tego wolnością, że odtąd wszystko, co widzę, zdaje się wzbudzać niechęć w porównaniu z tymi wspaniałościami i wdziękami, które widziałem w tym moim Panu. Gdy pewnego wieczoru byłam na modlitwie, Pan zaczął mówić do mnie pewne słowa, przypominając mi w nich, jak złym było moje życie. Te słowa spowodowały we mnie wielkie zawstydzenie i udrękę. Albowiem, choć nie wyczuwa się w nich surowości, to i tak powodują w duszy takie odczucie i udrękę, że wyniszczają ją. I dzięki jednemu z tych słów czuję się większą zmianę w poznaniu samego siebie niż w ciągu wielu dni, w których rozważalibyśmy naszą nędzę. Albowiem jedno z nich przynosi ze sobą wyrytą w nim prawdę, której nie możemy zanegować. Pan w tych słowach uobecnił mi upodobania mojej woli, którym ja z tak wielką próżnością podlegałam, i powiedział mi, abym wielce ceniła sobie zarówno tę chęć złożenia w nim upodobania mojej woli, która jak ta moja tak źle się prowadziła, jak i to, że on je przejmie. Innymi razy powiedział mi, abym przypomniała sobie czasy, gdy, jak się zdaje, za godne czci uważałam występowanie przeciwko Jego czci. Innymi razy, abym przypomniała sobie, co Mu zawdzięczam, że wtedy, gdy ja zadawałam Mu silniejsze uderzenia, On w zamian obdarowywał mnie darami. Jeśli popełniam jakieś uchybienie, Jego Majestat daje mi je do zrozumienia w taki sposób, że
zdaje się, iż cała się wyniszczam, a ponieważ popełniam ich wiele, ma to miejsce dość często. Zdarzało mi się, że gdy spowiednik za coś mnie zganił i chciałam znaleźć pocieszenie w modlitwie, tam dopiero spotykała mnie prawdziwa nagana. Tak więc powracając do tego, co mówiłam, gdy Pan zaczął przywodzić mi na pamięć moje nielojalne życie pośród moich licznych łez, ponieważ byłam wówczas przekonana, że ja niczego nie dokonałam, pomyślałam, że czy czasem Pan nie zamierza uczynić mi jakiegoś daru. Najczęściej jest bowiem tak, że kiedy mam otrzymać jakiś szczególny dar, najpierw czuję się unicestwiona w sobie, abym wyraźnie widziała, jak daleka jestem od zasłużenia na niego. I sądzę, że sam Pan musi tego dokonać. Po krótkim czasie mój duch został porwany w tak silnym zachwyceniu, że niemal wydawało mi się, iż znajdował się całkiem poza ciałem, a w każdym razie nie rozumie się wówczas, czy żyje w nim. Zobaczyłam najświętsze człowieczeństwo. Z ofiar większą chwałą niż ta, z jaką kiedykolwiek je widziałam, uobecniło mi się ono poprzez zachwycającą i wyraźną świadomość, że jest ono umieszczone na piersi Ojca. Nie potrafię powiedzieć, jak to jest. Albowiem bez widzenia czegokolwiek zdało mi się, że znalazłam się obecną przed tym bóstwem. Pozostałam tak bardzo zdumiona i w takiej mierze, że zdaje mi się, że upłynęło kilka dni, podczas których nie mogłam przyjść do siebie i wydawało mi się, że nieustannie nosiłam w sobie obecny ów majestat Syna Bożego, choć nie było to tak jak wówczas. Dobrze dorozumiałam, że ten majestat pozostaje jedynie tak silnie wyryty w wyobraźni, że choć to doświadczenie trwało jedynie krótką chwilę, to jednak przez pewien czas wyobraźnia nie jest w stanie usunąć tego z siebie. I jest to dla duszy znaczną pociechą, a nadto wielkim pożytkiem. To samo widzenie widziałam jeszcze 3 razy. Jest to moim zdaniem najwznioślejsze widzenie, którego dar zobaczenia Pan mi uczynił. I przynosi ono ze sobą przeogromne korzyści. Zdaje mi się, że w znacznej mierze oczyszcza duszę i niemal całkowicie odbiera siłę naszej zmysłowości. Jest to wielki płomień, który, jak się zdaje, spala i unicestwia pragnienia tego doczesnego życia, albowiem choć ja, chwała Bogu, nie miałam już ich odnośnie rzeczy próżnych, stało się tutaj dla mnie oczywiste, że wszystko jest próżnością. I jak próżne, jakże próżne są doczesne przejawy władzy. I jest to wielkie pouczenie, dzięki któremu dusza będzie wznosiła pragnienia w czystej prawdzie.
zostaje odciśnięte w duszy poszanowanie Boga, o czym ja nie potrafię powiedzieć. Jak to się dokonuje, ale jest ono całkiem odmienne od tego poszanowania Boga, które możemy nabyć tu na ziemi. Powoduje ono wielką zgrozę w duszy, gdy widzi, jak ona sama ośmieliła się. Albo jak ktokolwiek może się ośmielić, obrazić. Tak przeogromny majestat. Widziała majestat Boga w hostii.
włosy zjeżyły mi się na głowie. I zdawało mi się, że cała się unicestwia. Jeśli ukryłbyś Twojej wielkości, któż ośmieliłby się tak często doprowadzać do połączenia rzeczy tak brudnej i nędznej z tak wielkim majestatem? Bądź błogosławiony, Panie. Niechaj wychwalają Cię aniołowie i wszystkie stworzenia, że tak dozujesz te sprawy według miary naszych słabości. Aby ciesząc się doświadczeniem tak przewyższającym wszystko darów, Twoja wielka potęga nie napełniła nas zgrozą, na skutek czego jako ludzie słabi i nędzni nawet nie ośmielilibyśmy się cieszyć doświadczaniem ich. Mogłoby nam przydarzyć się to, co pewnemu rolnikowi, a jestem pewna, że właśnie tak było. Znalazł skarb. A ponieważ było to coś więcej niż to, co mieściło się w jego oczekiwaniach, które były znikome, widząc się w posiadaniu go, ogarnął go smutek, co stopniowo doprowadziło go do śmierci z samego tylko przygnębienia i zatroskania, gdyż nie wiedział, co z nim zrobić. Gdyby nie znalazł go całego od razu, ale dawano by mu go po trochu i żywiono go dzięki niemu, żyłby bardziej zadowolony niż wtedy, gdy był ubogi i nie zapłaciłby za to swoim życiem. O, Panie! Bogactwo ubogich! Jakże cudownie umiesz karmić i prowadzić duszę, nie dając im ujrzeć tak wielkich bogactw za jednym razem, ale stopniowo im je ukazując. Od tamtego czasu, gdy tak wielki majestat widzę ukryty w rzeczy tak małej, jaką jest hostia, zdumiewa mnie tak wielka mądrość i nie wiem, jak Pan daje mi hart duszy i siłę dla zbliżenia się do Niego. Gdyby On, który uczynił mi tak wielkie dary i nadal je czyni, nie dał mi hartu duszy i siły, nie byłoby możliwe zarówno zdołać ukryć to w sobie, jak i przestać głośno rozgłaszać tak wielkie cudowności. Cóż będzie czuła dusza tak nędzna jak ja, widząc, że zbliża się do tego Pana o tak wielkim majestacie, gdy On zechce, aby moja dusza Go ujrzała. Jakże usta, które tyle słów wypowiedziały przeciwko temu Panu, miałyby złączyć się z tym przechwalebnym ciałem, całkowicie nieskazitelnym i pełnym współczucia. Albowiem o wiele bardziej boli i przygnębia duszę z powodu tego, że nie służyła mu ta miłość, którą z taką czułością i życzliwością okazuje jej to oblicze o tak wielkim pięknie, niż lęk, który wzbudza ten majestat, który dusza widzi w nim. Thank you.
zagadło tego biednego kapłana. A ja w tej postaci chleba, którą kapłan właśnie miał mi udzielić, ujrzałem mojego Pana w tym majestacie, o którym mówiłem, złożonego w owe dłonie. A widać było wyraźnie, że to te dłonie są jego oskarżycielami. I zrozumiałam wówczas, że owa dusza pozostawała w grzechu świętym. Czymże było, Panie mój, oglądanie Twojego piękna pośród tak obrzydliwych postaci? Demony stały przed Tobą jako przerażone i zdumione, i najchętniej uciekłyby, gdybyś pozwolił im odejść. Wzbudziło to we mnie tak wielkie zmieszanie, że nie wiem, jak zdołałam przyjąć harmonię, a pozostała we mnie wielka obawa, albowiem wydawało mi się, że gdyby ta wizja była z Boga, to Jego majestat nie pozwoliłbym, żebym ja ujrzała zło, które znajdowało się w duszy tego kapłana. Sam Pan powiedział mi, abym prosiła za nim i że dozwolił na to, abym zrozumiała, jaką siłę mają słowa konsekracji. I jak Bóg nie przestaje tam być, bez względu na to, jak zły byłby kapłan, który je wypowiadał. I abym ujrzała jego wielką dobroć w tym, że składa się on w dłonie swojego nieprzyjaciela. A wszystko to dla mojego dobra. Błogosławiony na zawsze i do końca. Innym razem zdarzyło mi się coś innego na ten sam sposób, co przeogromnie mnie zatrwożyło. Przebywałam w mieście, gdzie jest bardzo pewna osoba, która, jak się dowiedziałam, żyła bardzo źle. I to przez wiele lat. Ale w ciągu ostatnich 2 lat, gdy chorowała, wydawało się, że przejawiała pewną poprawę. Zmarła bez spowiedzi. Ale mimo wszystko nie wydawało mi się, aby miała zostać potępiona. Jednak gdy oblekano ciało w całą, ujrzałam mnóstwo demonów chwytających to ciało i zdawało się, że zabawiali się nim, a nadto wyżywali się na nim, co wzbudziło we mnie ogromne przerażenie, gdyż jeden drugiemu wyrywali je sobie wielkimi pazurami. Gdy zobaczyłam, że jej ciało ma zostać pochowane z taką czcią i ceremoniami, jak wszystkich innych, pomyślałam o dobroci Boga w tym, że nie zechciał, aby ta dusza została zniesławiona. Ale miało pozostać ukryte to, że była ona jego nieprzyjaciółką. Byłam na wpół otępiała tym, co zobaczyłam. Przez całe oficjum nie widziałam już więcej demona. Później, gdy wrzucano ciało do grobu, ujrzałam tam tak wielkie mrowie demonów, którzy oczekiwali wewnątrz, aby zabrać je ze sobą, że ja widząc to nie mogłam nad sobą zapanować, bo trzeba było niemało hartu duszy, aby to ukryć. Co zrobił z tą duszą? Skoro w taki sposób obchodzili się z tym nieszczęsnym ciałem? Oby Pan sprawił,
aby to, co ujrzałam, rzecz tak zatrważającą, ujrzeli ci wszyscy, którzy trwają w tak złym stanie, co zdaje mi się wielce przyczyniłoby się do nakłonienia ich, aby żyli dobrze. To wszystko sprawia, że lepiej poznaję to, co zawdzięczam Bogu i to, od czego mnie wybawił. Czułem się pełna obaw aż do chwili, gdy omówiłam to z moim spowiednikiem, zastanawiając się, czy nie była to iluzja demona dla zniesławienia tej duszy. Choć nie była ona nigdy uważana za bardzo wierzącą. Prawda jest taka, że nawet gdyby to była iluzja, zawsze gdy mi się to przypomni, napełnia mnie lękiem. Oby spodobało się Panu, aby chciał, bowiem jest przepotężny, jeśli chce, może, żebym zdołała we wszystkim wypełniać Jego wolę i niechaj nie dopuści, aby zatraciła się ta dusza, którą Jego majestat tyloma wybiegami i sposobami i tyleż razy wydobył z piekła i przywiódł ją do siebie. Ile trudnych przeżyć w związku z odkryciem.